Subiekt Nexo, Nexo Pro. KSeF. Dokumenty sprzedaży. Rzeczywistą datą wystawienia dokumentu jest data przyjęcia dokumentu przez KSeF. Dla tradycyjnych faktur data wystawienia zawsze była w subiekcie prezentowana w polach, czy też w kolumnach nazwanych data wystawienia. Współpraca z KSeF zakłada, że dla dokumentów o formie faktura do KSeF datą wystawienia nie jest ta dotychczas znana w subiekcie data, lecz ta, jaka zostaje nadana przez KSeF. Jest ona zawarta w KSeF ID, który nadawany jest przez KSeF. KSeF ID składa się z NIP-u wystawcy dokumentu, daty wystawienia i pozostałej części numeru. Dla dokumentów przeznaczonych do wysyłki do KSeF dotychczasowa data wystawienia jest jedynie datą wytworzenia dokumentu w subiekcie i nie ma mocy prawnej. Nowe pole z datą wynikającą z KSeF widoczne jest pod dotychczasowym polem data wystawienia. Domyślnie pole to pokazuje się, gdy prezentuje jakąś wartość. Data jest prezentowana w polu nieedycyjnym. Nie jest ona tworzona przez użytkownika, tylko przez KSeF. W opcjach dotyczących widoczności można ustawić wyświetlanie tego pola zawsze. W modułach dotyczących sprzedaży nadal widoczna jest kolumna z datą wystawienia. Dla dokumentów tradycyjnych oraz tych, które zostały już wysłane do KSeF, data prezentowana jest standardową czcionką. Dla dokumentów przeznaczonych do KSeF, ale jeszcze nie wysłanych, data prezentowana jest czcionką pochyloną. Wyjaśnienie zastosowania innej czcionki prezentowane jest w komunikacie dostępnym po najechaniu kursorem na pole daty i związane jest z tym, że dokument nie został jeszcze wysłany do KSeF. W przypadku najechania na pole daty dokumentów wysłanych do KSeF i tradycyjnych także pojawia się odpowiednia informacja. Dodatkowo w celu dokonywania ewentualnej analizy dat w module sprzedaży można włączyć nową kolumnę data wytworzenia. W module wysyłka w widoku faktur do wysłania prezentowana jest tylko data wytworzenia. Dokumenty nie zostały jeszcze wysłane do KSeF, stąd nie mają jeszcze KSeF ID i nadanej daty wystawienia. W widoku wysłane dostępne są obydwie daty – wytworzenia i wystawienia. Zmiana w zakresie dat widoczna jest także na wydrukach dokumentów sprzedaży. Zamiast daty wystawienia drukowana jest data wytworzenia. Dotyczy to dokumentów jeszcze nie wysłanych do KSeF. Data wytworzenia uwzględniana jest także w różnego rodzaju raportach. W raportach związanych z rozliczeniem VAT, np. dokumenty do JPK, ale także dla rejestr VAT sprzedaży czy zakupu, tam gdzie była wykorzystywana data wystawienia do określenia daty podatkowej, zastąpiono ją datą wystawienia z KSeF. Oraz dodano parametr do opcjonalnego ukrycia dokumentów przeznaczonych do KSeF, ale jeszcze nie przesłanych. Dodatkowo w domyślnie ukrytej kolumnie data wystawienia działa pokazywanie jej pochyloną czcionką w przypadku, gdy nie jest ona nadana przez KSeF. W raportach pozawatowych, gdzie można wybierać datę, po jakiej kwalifikowane są dokumenty, dotychczasowa data wystawienia operować będzie na dacie wystawienia ustalonej w oparciu o dane z KSeF. Sam filtr wzbogacono o możliwość korzystania z daty wytworzenia.